Bardzo cieszymy się, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że mamy jakby okazję z Tobą porozmawiać. Ja również. I tak powiem szczerze, że szperałyśmy trochę na Twój temat w internecie, zanim zaczęłyśmy jakby przygotowanie się do spotkania z Tobą. I taką najbardziej, że tak powiem, dziwną rzeczą znalazłyśmy na stronie Teatru informację, że interesujesz się dinozaurami. Owszem, interesuję się. Tak myślałam, jak poprosiłam, jak do kamienicy wysłałam notkę o sobie i wpisałam coś, co lubię i czego się interesuję. Pomyślałam, do końca życia będziesz odpowiadać na to pytanie. Tak, interesuję się, to mi chyba po prostu z dzieciństwa została jakaś taka zajawka dinozaurami. I mój mąż teraz pokutuje, bo musi mnie prowadzić do wszystkich muzeów i oglądać te kości. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Interesuję się dinozaurami. Podkradam dzieciom książki. Nie oddaję czasami. No dobrze, to w takim razie wracając już do tego teatru, co zadecydowało, że wybrałaś właśnie aktorstwo? Jak byłam dzieckiem, miałam tam, nie wiem, dajmy na to 7-8-9 lat, strasznie chciałam być piosenkarką. Marzyłam o tym i ćwiczyłam godzinami przed lustrem z tą Rexoną, wydzierając się. I moja mama w pewnym momencie pewnie osiągnęła limit wytrzymywania tych wrzasków. Weszła do mojego pokoju i powiedziała mi bardzo stanowczo, nigdy nie będziesz piosenkarką, nie umiesz śpiewać. I chyba to zadecydowało, że postanowiłam być aktorką, bo skoro nie mogę być piosenkarką, no to trudno. No tak, no ale... Niespełnione ambicje. Niespełnione ambicje, no ale aktorstwo to nie jest taki dość oczywisty zawód. W sensie to jest trudny zawód, który niekoniecznie zawsze ma prostą drogę. Jak to się stało, że trafiłaś do teatru? Przypadkiem, oczywiście. To znaczy na początku, tam kiedy już zaczęłam się interesować powiedzmy tymi zajęciami teatralnymi i uczęszczać na takie zajęcia na Śląsku, no to było dla mnie naturalne, że bardzo chcę dostać się do szkoły aktorskiej i to się udało od razu po maturze. A tak naprawdę potem, czy wylądujesz w teatrze, czy w filmie, czy w serialu, o tym decyduje przypadek, o tym decyduje twoja pierwsza praca i gdzieś to, gdzie cię po prostu los rzuci, a wiadomo, że jedna praca generuje kolejną. I tak przez szczęśliwe zasiedzenie robię coś, co strasznie uwielbiam. A gdybyś miała do wyboru film, czy teatr, czy serial, to umiesz wybrać jedną? Umiem wszystko. Wszystko? Tak. Wszystko. Czyli to jest taka w sumie standardowa odpowiedź aktorów, tak? Wiesz co, bo chyba trochę tak jest, że aktorzy wybierają ten zawód, bo nie mogą się zdecydować może na żaden inny. Ja mam taką teorię, że będąc aktorem możesz być każdym, bo codziennie możesz być kimś innym. Na scenie jesteś kimś innym. Ja dzisiaj wieczorem będę kimś zupełnie innym niż jestem, mam nadzieję, bo gram złą aktorkę w teatrze, więc oby. Natomiast jak idę pracować w serialu czy w filmie, to za każdym razem mogę spróbować sobie innych zawodów. Wtedy jakby robię research na ten temat, dowiaduję się, jak być kimś innym. I to jest chyba najciekawsze w zawodzie aktora. No tak. A chciałam cię zapytać, czy pamiętasz jakąś taką najdziwniejszą sytuację na scenie, która ci się przytrafiła? No bo wiadomo, że jakby teatr to jest granie na żywo. Czy pamiętasz coś takiego, co się wydarzyło dziwnego? Teraz przypomniało mi się od razu, jak powiedziałaś najdziwniejszą, to chyba coś, co najbardziej przeżyłam. To była sytuacja, w której ja grałam dosyć świeży spektakl. To był, nie wiem, trzeci, piąty raz, więc byłam dosyć zestresowana tym, czy jeszcze wszystko dobrze robię, czy pamiętam, czy zagram to tak, jakbym sobie wyobrażała, że chciałabym to zagrać. A mój partner sceniczny był po bardzo dużej przerwie w graniu tego spektaklu, bo mamy we wszystkich spektaklach dublury. I on faktycznie nie grał tego spektaklu z dobry rok. I mieliśmy taką bardzo dużą dwójkową scenę, w której on zadaje mi mnóstwo pytań, a ja tylko odpowiadam na te pytania. I ten aktor się bardzo zestresował i nie powiedział ani słowa. Więc ja całą scenę stałam, patrząc na niego i mówiłam, chyba chcesz mi powiedzieć, no nie mów, że coś tam, przestań, tylko nie to. I zagrałam całą taką scenę sama, trzęsąc się strasznie w środku i prawdopodobnie jak schodziłam, to potem jeszcze mnie telepało 15 minut, ale da się. I to też jest jakaś taka lekcja, że okej, chyba damy radę, cokolwiek by się nie działo, teatr jest na żywo, więc trzeba po prostu show must go on. A właśnie jak jest z tą improwizacją w teatrze? Czy macie dość duże takie pole do popisu, czy raczej reżyser ogranicza was w taki sposób, że wskazuje wam, co macie zagrać? Jeśli pozwalamy sobie na niesubordynację, to dosyć dużo tej improwizacji wchodzi w spektakl, bo widzowie, zdaje się,
tak aktorzy tak to czują, mam nadzieję, że to prawda, że widzowie bardzo lubią, kiedy coś dzieje się pierwszy raz i w pewnym sensie jest to odczuwalne na publiczności. Kiedy coś idzie nie tak i trzeba zmienić plany, trzeba podłożyć jakiś inny tekst, żeby się uratować. Często aktorzy się też wtedy gotują. Natomiast jak reżyser jest na spektaklu, to zazwyczaj tego nie robimy. A jak wygląda twoje przygotowanie do roli? To zależy, czy to jest rola, którą robię od początku i uczestniczę w próbach przez tam kilka tygodni, miesięcy, czy jest to zastępstwo. Bo ja w swoim zawodzie od pewnego czasu jestem specem od zastępstw i od telefonów. Halo, Milena, cześć, co robisz dzisiaj o 18? Może zagrałabyś spektakl? Jaki? No, nauczysz się do 18. Więc jeśli mam taką sytuację, to jest bardzo nerwowo. I po prostu włączam laptopa z nagraniem spektaklu. Jednocześnie tutaj trzymam tekst i cały czas w kółko przez 24 godziny, nie jedząc, nie pijąc i nie śpiąc, staram się nie umrzeć ze stresu. A jeśli mam więcej czasu i robię spektakl od początku, no to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo można sobie zbudować całą postać w sobie, dowiedzieć się, kim jest, można sobie rozpisać tak zwane monologi wewnętrzne, czyli o czym postać, powiedzmy, myśli w danej scenie, chociaż tego nie mówi, jakie są jej cele, takie tam techniki aktorskie, 5 lat studiów, coś tam nam wtłoczono do głowy. A jakie postaci najbardziej lubisz grać? Chyba nie mam swojej ulubionej postaci, bo to też wiąże się z tą różnorodnością, z tym, że chyba najbardziej lubię grać raz to, raz to, raz to. Wiadomo, że po warunkach jestem raczej częściej obsadzana w roli młodych, miłych dziewczyn, więc bardzo bym oczywiście chciała zagrać grubą, starą Zołzę. Pewnie jeszcze przyjdzie czas. Mój mąż mówi, że mam predyspozycję do Zołzy, także jestem na dobrej drodze. Zagrałam kiedyś taką rolę w szkole teatralnej bokserki. Takiej bardzo męskiej, zamkniętej w sobie dziewczyny, która rozwiązuje problemy agresją. I to była rola, którą bardzo dobrze wspominam. I dostałam dobrą cenę. A jeżeli już masz postać, czy strój na scenie jest dla ciebie ważny? Czy to, co masz założone, jest w jakiś sposób generuje tą postać? Tak, oczywiście, jest bardzo ważny. Tak, a propos stroju, to nauczyłam się również, nie wiem, czy przesłuchałyście akurat ten odcinek podcastu, że jeśli wyobrażasz sobie, że zajebiście będziesz wyglądać w skórze sztucznej, no bo jakby koszty od góry do dołu, to okazuje się, że grając spektakl co wieczór, już nie tak zajebiście będziesz się w tym czuła. Ale za to można schudnąć, bo to jest jak sauna, po prostu pocisz się w środku. A właśnie, a propos podcastu. Prowadzisz podcast Anonimowa Aktorka. Skąd się w ogóle wziął pomysł na to? Z pandemii! Nie, tak naprawdę pomysł się wziął kilka miesięcy wcześniej, kiedy natrafiłam na podcasty i dowiedziałam się, co to są takiego podcasty, bo miałam taki pomysł o tym, żeby opowiedzieć, jak wygląda zawód aktora, bo zauważyłam w relacjach z ludźmi nie z naszego zawodu, że ludzie bardzo mało wiedzą na ten temat i mają bardzo odbiegające od rzeczywistości zdanie na temat tego, jak nasza praca wygląda. To jest oczywiście usprawiedliwione kolorowymi czasopismami i wywiadami z osobami bardzo popularnymi, których życie jednak wygląda troszkę inaczej niż aktora, który powiedzmy nie jest tam gdzieś na tej topce aktorów polskich. Więc chodziłam po świecie i cały czas tłumaczyłam, że nie tak wygląda zawód, że to wcale nie jest tak kolorowo, że to nie jest czerwony dywan, że to nie jest ciągłe wybieranie sukienek. I myślałam o tym, żeby robić o tym krótkie filmiki na Instagramie, a potem pomyślałam, nie, to jest za dużo wysiłku, nie chce mi się. Potem myślałam o tym, że może kanał na YouTubie, ale potem się okazało, że na YouTubie jest już wszystko i że trzeba być wybitnym na YouTubie, żeby się w ogóle przebić, więc też oczywiście szybko spasowałam. Aż dowiedziałam się, że istnieją podcasty. I to było rozwiązanie, bo w ogóle nie musiałam się malować, nie musiałam się ubierać. Mogę siedzieć w piżamie, w dresie, nieumyta, nieumalowana, pod kołdrą, w swojej szafie z Ikei i po prostu gadać dokładnie to, co chciałabym sprostować a propos zawodu aktora. No, dość odważnie w swoich podcastach jakby mówisz o kulisach zawodu. Nie boisz się, że ktoś kiedyś ci to wyciągnie? Trochę się boję, ale chyba teraz jest mi dosyć łatwo mówić do mikrofonu, bo takie, to jest ułuda tego, że przecież siedzę sama w pokoju i przecież nikt mnie nie słyszy, przecież gadam sama do siebie, więc mogę powiedzieć to, co naprawdę myślę.
Natomiast faktycznie jakby z odpowiedzi ludzi, którzy mnie słuchają, czasami zdaję sobie sprawę, o Boże, ktoś tego słucha, o Boże, to nie jest moja mama, o Boże, nie znam tej osoby, a ona wysłuchała tego, co powiedziałam, ale nie boję się tego, co powiedziałam, chociaż teraz się zaczynam zastanawiać, czy może powinnam, skoro w ogóle poruszyłaś ten temat, bo to prawda. No tak. I tak faktycznie jest i też chyba spoko jest opowiadać o tym, jak to jest naprawdę i jak nie wszystko jest zawsze cukierkowe i kolorowe. A masz swój ulubiony odcinek podcastu? Bardzo lubię odcinek Pokaż cycki. Bo bardzo lubię tą historię, którą przeżyłam wtedy, kręcąc tamten film. I uważam, że faktycznie dużo się działo. Więc tak, to jest po prostu moja ulubiona historia z mojego życia aktorskiego, więc dlatego też bardzo lubię ten odcinek. Akurat powiem tak szczerze, że ja dość bardzo ubawiłam się na tym odcinku, ponieważ ludziom z zewnątrz wydaje się, że jakby droga, która jest bardzo prosta, w sensie widzą tylko ciebie na ekranie, nie widzą tego całego przygotowania, nie widzą ile musicie poświęcić tak naprawdę i że nie zawsze to jest takie kolorowe. I może byś tak szybko powiedziała nam tą historię jeszcze, bo nie każdy słyszał, a na zachętę, żeby... No dobrze, dobrze, to więc w skrócie to była... zaraz po studiach dostałam propozycję głównej roli w filmie. Jest to coś, co się raczej nie zdarza, więc byłam oczywiście przeszczęśliwa. Naturalnie przyjęłam tą rolę. Gdzieś tam potem... przy okazji okazało się, że jest to rola na przykład rozbierana, w której powinnam pokazać całą siebie, jak mnie Pan Bóg stworzył. No co, nie byłam wtedy gotowa. Nie wiem, czy dalej na to jestem gotowa, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Dojrzewam do tego. Oby nie było za późno. Natomiast nie zgodziłam się wtedy na to i nie chciałam tego zrobić, wobec czego załatwiono mi dublerkę. No i wyszłam na tym jak Zabłocki na mydle, bo w tym filmie są sceny, w której ja wtedy nawet chyba jeszcze bardziej jakaś taka krągła, powiedzmy, w swoich kobiecych kształtach, w obcisłym t-shircie tutaj z tymi cycami na wierzchu otwieram drzwi, po czym ściągam ten t-shirt i jestem zupełnie płaska jak deska, bo to już była zupełnie inna osoba. No dużo tam się bardzo działo rzeczy. Ciężko jest zapomnieć historię o sztucznym dildo, które musiałam... Słuchajcie, może zróbmy tak. Zapraszamy w tym momencie... Tak, zapraszamy do podcastu Anonimowa Aktorka. Jeszcze w takim razie zapytam cię o jakby fizyczność. No bo już jakiś czas minął od nagrywania tego. Czy zmieniłaś swoje podejście do twojego ciała? Czy teraz na przykład zgodziłabyś się, żeby zagrać bez dublerki? Mam teraz takie samo podejście, jakie miałam wtedy. Generalnie, jeśli chodzi o nagość, to moje stanowisko jest takie, że teatr czy film to jest historia, która ma nam coś opowiedzieć środkami teatralnymi czy filmowymi, niedosłownymi, bo jeśli chcemy dosłownie zobaczyć nagość, to obejrzyjmy sobie porno. Więc ja jestem za tym, żeby pokazać między słowami, że po to mamy montaż w filmie, żeby opowiedzieć, że bohaterowie poszli ze sobą do łóżka, niekoniecznie musimy to pokazywać. Natomiast wtedy tak myślałam i myślę tak dzisiaj, że jeśli znajdzie się taki odważny reżyser, który mi udowodni, że ta scena ma sens i bez tej sceny to nie będzie to samo, to postaram sama siebie przekonać, że to ma sens. A jeszcze chciałam cię zapytać o najtrudniejszą rolę, jaką zagrałaś. Masz coś takiego w swoim dorobku? Wydaje mi się i mam nadzieję, że najtrudniejsza rola jest jeszcze przede mną, bo cudowne w tym zawodzie jest to, że dostaje się rolę, patrzy się na tą rolę, czyta się scenariusz i myśli się, o mój Boże, jak ja to zagram. I tu się zaczyna cała przygoda. Natomiast dosyć trudną i nietrudną rolą jest rola w Teatrze Śląskim, gdzie gram trupa 50-letniego mężczyzny. A dlaczego jest jednocześnie trudną i bardzo nietrudną? Zapraszam do podcastu. Jeszcze mam takie jedno pytanie odnośnie tego, w jaki sposób traktujesz aktorstwo i czy na przykład dla ciebie granie w teatrze czy w filmie jest w jakiś sposób odbiciem tego, co się dzieje w współczesnym świecie? Czy jakby uważasz, że aktorstwo przedstawia problemy i rozwiązuje problemy współczesnego świata? Wydaje mi się, że dzieje się to bardziej w kinie niż w teatrze, aczkolwiek ja sobie bardzo cenię teatr dokumentalny i to, że ktoś się próbuje wziąć za tego typu tematy. I tak, odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że
że kino i że teatr, że seriale poruszają te tematy coraz bardziej. I oczywiście widz czasami ma ochotę na odbiór spektaklu lekkiego i przyjemnego, który na przykład ja zagram dzisiaj wieczorem ku rozrywce, ale czasami mamy ochotę dowiedzieć się czegoś o świecie. I jeśli kinematografia zaproponuje nam o tym film, jednocześnie jakby ubierając to w powłokę filmu i czegoś artystycznego, to super, bo trafi to do większej ilości widzów. Byłam niedalej jak 2 dni temu w kinie na filmie 25 lat niewinności. Widziałeś ten film? Tak. I po tym filmie siedziałam jeszcze chwilę w fotelu i sobie myślałam, okej, jeśli aktorstwo jest komuś potrzebne i jeśli aktorstwo ma czemuś służyć, to właśnie takim filmom. Mhm. Bo o ile jesteśmy ku uciesze i ku rozrywce, bo człowiek potrzebuje się po prostu wyluzować po pracy, to do momentu, kiedy powstają takie filmy, ja wierzę w to, że aktorstwo ma też misję. Mhm. A czy masz w takim razie taką rolę, którą chciałabyś zagrać? Jakiś taki wymarzony spektakl albo film, który... Nie, nie mam takiej roli i odpowiadałam sobie wiele razy na to pytanie, siedząc sobie na kanapie, myśląc, dlaczego ty nie masz wymarzonej roli, o co ci chodzi, wszyscy mają wymarzoną rolę, ale to też chyba po raz kolejny tutaj wrócę do tego, że chyba wymarzoną sytuacją dla aktora jest granie bardzo różnych rzeczy, żeby się nie zasiedzieć w jednym miejscu. Na dzień dzisiejszy oczywiście jest to sytuacja postaci i historii bardziej poważnej i głębszej, bo gram dużo komedii na co dzień, więc z tego mam pokokarki, z czego się cieszę. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego lockdownu, który mieliśmy. Czy widzisz różnicę jako aktorka teraz w spektaklach, które pokazujecie w publiczności? Czy coś się zmieniło? Czy jakby wszystko wróciło już na tory, które były wcześniej? Na pewno widzę tyle, że nie zmieniło się tak naprawdę wiele od tysięcy lat, tylko pozamienialiśmy się rolami, bo kiedyś aktor wychodził na scenę i był w masce, teraz my siedzimy, gramy, a to widzowie są w masce, więc gdzieś tam powiedzmy forma maski jest zachowana. Natomiast czy się zmieniło? Teatr do dzisiaj, a dzisiaj mamy koniec września 2020 roku, mogą wpuszczać tylko połowę widzów, więc w tym sensie jest to bardzo duża zmiana i dla nas, i dla teatrów, i pewnie dla widzów. Natomiast co mnie pozytywnie zaskoczyło, to jest fakt, że widzowie bardzo chętnie przychodzą do tego teatru i że te bilety są wykupowane na pniu i że mamy komplety na tych spektaklach, więc o co bardzo się martwiliśmy jako aktorzy, bo kiedy przez kilka miesięcy teatry były zamknięte i okazywało się, że świat dalej się kręci, a dla aktora to jest bardzo trudne zrozumieć, że jak to świat się kręci dalej beze mnie, to bardzo martwiliśmy się tym, że może hej, może ludzie zrozumieją, że teatry nie są im potrzebne i przeniosą się na coś innego, przeniosą się na Netflixa. A okazało się, że nie, że wrócili. Więc... Tak a propos lockdownu, to widziałam właśnie już na samym początku, w sumie jak zaczynałyśmy działalność, trzecią młodość Bociana, w której grasz. I później po jakimś czasie widziałam ją znowu na platformie internetowej. Jednak to nie jest to samo. Teatr przez internet jakby nie jest tym samym teatrem, który jest na żywo. I czy ty jako aktorka chciałabyś, żeby kiedyś to weszło po prostu w taką sferę internetową? Czy dla ciebie ważny jest ten kontakt z widzem? Czy żeby weszło tylko i wyłącznie? Absolutnie na pewno nie. Bo, no nie wiem, jesteśmy wampirami energetycznymi i jak przychodzę na spektakl i mam świadomość tego, że 300 osób na widowni będzie się śmiało z tego, co ja zrobię, albo co powiem, albo w ogóle przez 2 godziny będę cały czas słyszała ich śmiech i dobrą energię, to ja wychodzę po prostu nasycona. I chociażbym miała najgorszy humor świata, to wychodzę z teatru z bananem na ustach, bo po prostu inaczej się nie da. Więc absolutnie bym nie chciała, żeby to przeniosło się tylko i wyłącznie przed obiektyw. I chyba musiałoby wtedy zmienić formę. Jeśli chcielibyśmy, żeby teatr był tylko nagrywany, to musielibyśmy po prostu uderzyć w formę teatru telewizji, robić zbliżenia, robić to na wiele kamer. Tylko wtedy może miałoby to sens, kiedy widz miałby dostęp do nas. Aczkolwiek to wciąż nie byłoby to, co spotkać się z publicznością i dla widza, z aktorami na żywo, bo teatr jest na żywo, wobec czego wszystko może się zdarzyć. I zdarza się bardzo często bardzo wiele. I chyba to jest moment, w którym jakby
taki unikalny moment, który dla widza jest jakąś wartością dodaną teatru. Mm-hmm. Dobrze, to w takim razie na koniec, czego mogłybyśmy ci życzyć? Życzcie mi wielu różnych ról i żebym zagrała tą starą, brzydką babę. To w takim razie tego ci życzę. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.